Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest czwartek, 24 lutego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Pan Jezus porusza 4 tematy, a właściwie są one ze sobą bardzo mocno, ściśle powiązane. Po pierwsze mówi o nagrodzie i o karze. Nagroda spotka tych wszystkich, którzy wiedząc, że ktoś należy do Chrystusa, że zajmuje się ewangelizacją i wspierają w jakikolwiek sposób, czy materialny, czy duchowy, ich spotka nagroda. Natomiast kara spotka tych wszystkich, którzy są siewcami zła, którzy są siewcami zgorszenia. To jest tak jak z jabłkiem. Jeśli jest zgniłe jabłko, trzeba natychmiast odseparować od tych wszystkich, które są jeszcze zdrowe, dlatego że wszystkie inne zostaną zainfekowane. Wszyscy pewnie jesteśmy zaniepokojeni tymi wydarzeniami, które mają miejsce na Ukrainie, kiedy Rosja dokonuje rozbioru tego państwa. Kawałek po kawałku zagrabia to wszystko, co jest własnością tych ludzi, którzy tam mieszkają. I myślę, kochani, że czasem my, kiedy jesteśmy zbulwersowani tym wszystkim, co tam się dzieje, czasem jednak przymykamy oko na to, co dzieje się w nas, że w nas dokonuje się taki rozbiór naszego serca. Kiedy udostępniamy trochę serca Panu Bogu, trochę diabłu, trochę być może jakiemuś człowiekowi, trochę własnemu egoizmowi, następuje w nas, kochani, nieustanna walka pomiędzy dobrem a złem. I właśnie o tej walce mowa jest w dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi, że nie ma kompromisu ze złem, nie ma naszej zgody na to, aby grzech w nas zapanował. I nie odkładajmy naszego nawrócenia na później. Nasze zdecydowane kroki powinny stawić opór złemu. Jeśli jest jakieś zgorszenie w tym świecie, to powinniśmy natychmiast się z nim rozprawić. Nie doprowadzić do takiego momentu, kiedy to zło po prostu tak się rozpanoszy, że bardzo trudno jest już je zatrzymać. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus stosuje tak zwaną hiperbolę, czyli takie wyolbrzymienie. Żydzi często stosują tego rodzaju wypowiedzi, żeby podkreślić wagę tych spraw, o których mówią. A streszczeniem tego wszystkiego powinna być nasza obawa, czy przypadkiem nie jesteśmy zgorszeniem dla innych ludzi, czy z naszego powodu ktoś inny oddala się od Pana Boga, zbliża się w kierunku zła. Jeśli tak jest, to powinniśmy w nas i wokół nas dokonać takich zdecydowanych cięć. Jezus posługuje się również obrazem soli, która wszystkim nam jest znana. Wszyscy znamy smak soli i wiemy, że ona ma właściwości konserwujące, oczyszczające i podtrzymujące życie. Również nasze życie duchowe powinno być oczyszczane nieustannie. Powinniśmy dbać o tę stałą kondycję duchową, byśmy nie pozwolili, żeby wróg nas zainfekował, żeby nas napadł, dlatego że chcemy być czyści przed Panem Bogiem. I dlatego też dzisiejsza Ewangelia bardzo zdecydowana. I też niech za tą Ewangelią, niech za tymi słowami pójdą bardzo zdecydowane kroki. Jeśli w Twoim życiu jest coś takiego, o czym wiesz, o tym, że oddala Cię od Pana Boga, to odetnij się od tego. Być może masz mnóstwo różnych powodów, żeby jednak to zatrzymać przy sobie. Nie ma kompromisów ze złem. Jeżeli coś oddala Cię od Pana Boga, to po prostu to zrób. Oddal to wszystko, co oddziela Cię od Pana Boga, a nie stracisz, a zyskasz, dlatego że Pan Bóg Ci to wynagrodzi. Pan Bóg dzisiaj mówi o nagrodzie i o karze. Pan Bóg chce Cię wynagrodzić, nie chce Cię karać, dlatego pójdź za Jego głosem. Na zakończenie, kochani, w ten bardzo wietrzny dzień, byśmy nie pozwolili się porwać żadną nauką, żadnymi pokusami, żebyśmy mieli zdecydowany kierunek, szli według Słowa Bożego, kiedy Pan Bóg nas prowadzi w sposób pewny, swoją drogą. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.